Cześć, jeżeli oglądacie mnie od dawna, pewnie już zdążyliście się zorientować, że nie jestem wielkim fanem sprzedawców garnków, którzy udają, że nie są sprzedawcami garnków, a jedynie pomagają ci zmanifestować twoje marzenia, do czego jak się okazuje potrzebujesz ich garnków. Bardzo sprytnie. Otóż, jak się okazuje, mniej więcej w połowie roku odbędzie się festiwal sprzedaży garnków, kongres Life Balance, na którym różni sprzedawcy, prelegenci, identyfikujący się jako mówcy motywacyjni, coache, narcystyczni przewodnicy duchowi, będą sprzedawali garnki, mówiąc metaforycznie lub nie. I to, że organizatorzy festiwalu na swoim TikToku publikują różne urywki wystąpień swoich sprzedawców, znaczy prelegentów, bardzo mi ułatwia sprawę, ponieważ nie muszę natykać się na nich osobno i kręcić osobnych filmów, a mogę przekrojowo rzucić okiem na to, co tam się dzieje. Zastanawiacie się pewnie, jak to jest możliwe. Festiwal jeszcze się nie odbył, a oni już mają nagrania prelegentów. Tego dowiedzieć możecie się z wystąpień, na przykład na temat tego, jak działa czas. Przyzwyczailiśmy się do tego, że istnieje czas linearny, że właśnie mamy przeszłość, mamy przyszłość, natomiast tak naprawdę my cały czas poruszamy się w tej teraźniejszości, bo to jest tak, że dzisiaj jest dzisiaj, ale tak naprawdę jutro też będzie dziś. Jeżeli przesuniecie się dalej, za rok, za 5 lat, za 10, cały czas jest dziś. Więc po co ta podróż cały czas w przeszłość i w przyszłość? I od was zależy, jaką jakość życia macie. A więc te wystąpienia są tak naprawdę dzisiaj. Żeby wam to jakoś zilustrować. Powiedzmy, że macie zaoszczędzone pieniądze na czarną godzinę. Czarna godzina może wybić w przyszłości, ale dla was w przyszłości to będzie dzisiaj. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby wydać te pieniądze dzisiaj, a konkretnie teraz. Na przykład na wejściówki na festiwal sprzedaży garnków. Streaming wydarzenia kosztuje 400 zł, dlatego musicie się bardzo dobrze zastanowić, czy wolicie wydać te pieniądze w ten sposób, czy kupić 10 streamingów wydarzenia Fame MMA. Być może na jednym z nich Marcin Dubiel swoją potężną szczęką rozłupie czachę swojemu oponentowi. W najdroższej wersji wejściówki, dzięki której będziecie mogli faktycznie przyjść na festiwal i wejść m.in. do strefy ogień, zapłacicie niespełna 4000 zł. Wtedy możecie zacząć mieć wątpliwości, czy to nie jest jakaś podpucha z tym gadaniem o czasie. Nie, czekaj. Mówicie tak dlatego, bo nie macie jeszcze swojego duchowego rytuału płacenia, tak jak jedna z prelegentek, Ria Soku. Miałam taką sytuację parę dni temu, że wykonywałam bardzo duży przelew na jedno z moich marzeń. Ja zazwyczaj jak robię przelew, zwłaszcza taki wielki, zwłaszcza na moje marzenie, to robię sobie taki rytuał z Julią, z mojego teamu i robimy taki rytuał płacenia. Siedzę z nią na telefonie, robię ten rytuał płacenia, jestem przeszczęśliwa, że wysyłam te pieniądze, puszczałem muzykę, wszystko, napięcie rośnie i nagle ja mówię, Julia, nie przeszedł ten przelew. A co się stało? No jest napisane, że mam zwiększyć limity. I ja mam takie, wow, mam zwiększyć limity. Miałam ciarki na całym ciele, bo zobaczyłam, że to dokładnie tak jest. Że my czasami coś, co nas zatrzymuje, traktujemy jako blokadę, przeszkodę, test od życia. Więc wchodzę na inną stronę, przesuwam suwaczkiem moje limity, zwiększam je i za chwilę mogę się przedostać do moich marzeń. Ja na przykład uskuteczniam taki rytuał podczas płacenia rachunków za prąd. Dlatego, że moim wielkim marzeniem jest to, żeby nie odcięto mi prądu, żebym mógł nagrywać dla was filmiki i pracować. A żeby kupować rzeczy, których naprawdę potrzebujecie, nie musicie mieć swojego rytuału płacenia. Chociaż jeśli bardzo chcecie, to proszę bardzo, nie jest to zakazane. Nie jest też zakazane korzystanie z cashbacku Letyshops, który pozwoli wam zaoszczędzić na tym procesie. A polega on na tym, że sklepy płacą Letyshops prowizję, kiedy w nich coś kupujecie, a Letyshops dzieli się z wami tą prowizją. Po dzisiejszym filmie chciałbym pozostać w klimacie czarodziejów. Dlatego mój wybór pada na Hogwarts Legacy, nową grę w uniwersum Harry'ego Pottera. Tak się składa, że w Media Expert i kilku innych sklepach aktualnie działa zwielokrotniony cashback. Wszechświat się do mnie uśmiechnął, a ja odwzajemniam ten uśmiech. Link do wtyczki macie w opisie. Namaste. No ale okej, powiedzmy, że nie macie takich pieniędzy, a chcecie kupić garnki. Chcecie wejść na festiwal, na kongres. Może by tak pożyczyć pieniądze od rodziców. To robi się trochę niebezpieczne, ponieważ kiedy zapytacie o to rodziców, mogą was zapytać, synu, a kiedy mi oddasz? W niedalekiej przyszłości, odpowiadacie. A oni wtedy, synu, to co jest w przyszłości, jest również dzisiaj, a konkretniej teraz.
oddaj nam te pieniądze teraz. Wtedy możecie skorzystać z rady znanego uduchowionego przedsiębiorcy Dawida Piątkowskiego, znanego ze swojej szczodrości w dawaniu skutecznych porad życiowych i finansowych, na przykład przyjacielskiej porady kupna magicznego portfela przyciągającego pieniądze. Co za gość. Ale tym razem możecie skorzystać z innej jego porady i zakończyć relację z mamą i tatą. Są zbyt przeciętni i nie zasługują na tak wyjątkowego syna. Wszystkich przeciętniaków wypieprzamy z waszego życia. Także nawet jak są to wasi starzy, to wypierdalać. Nie mamy kontaktu przez rok, dwa, trzy. Jak się nie ogarną, nie gadacie z nimi. Jeżeli ten most już spaliliście, możecie skorzystać z innych metod. Metody manifestacji, pewnie znanej wam już wcześniej. Jeśli chodzi o manifestację, jeśli chodzi o zdobywanie tego, co chcemy i w świecie materialnym, i w duchowym, czyli jak mamy pozytywne myśli, przyciągamy pozytywne wydarzenia. Dzięki właśnie tym technikom zauważyłam pewne zależności, czyli jedne rzeczy otrzymywałam szybciej, a drugie rzeczy otrzymywałam wolniej. I doświadczenie, które zdobyłam przez wiele ostatnich lat, pozwoliło mi na osiągnięcie spektakularnych rezultatów do tego stopnia, że zauważyłam, że możemy manifestować coś natychmiast. Po prostu pomyślimy i nagle się to wydarza. Tutaj jednak jest pewien szkopuł. Pani Leilani Szajek pomija jeden istotny szczegół w opowieści o swoich manifestacjach. To znaczy, pomija udział w manifestacji roli taty, który jest wiceprezesem banku w Nowym Jorku. To może być bardzo przydatne w manifestacji. A wy już relacje z rodzicami zakończyliście, idąc za poprzednią poradą. Jak z takiego ambarasu wybrnąć? Dwa kroki. Cofacie się do przeszłości, do czasu zakończenia relacji z waszymi przeciętnymi rodzicami. To wtedy było dla was również dzisiaj, a więc jest to teraz. Następnie manifestujecie sobie, że wasz tata jest tytanem przemysłu paliwowego. Możemy manifestować coś natychmiast. Jeśli to nie zadziałało, skorzystajcie z magicznego zaklęcia z Biblii. Nie wiem, czy pamiętacie początek Biblii. Na początku było słowo, a słowo było Bogiem. To według mnie jest najprostsze wytłumaczenie, czym jest energia kreująca w naszej rzeczywistości. Skoro my jesteśmy energią kreującą i wytłumaczone jest nam to, że jest to słowo i było tylko to słowo, nie było nic poza słowem, to znaczy, że nie ma nic poza naszą myślą. Afirmacje nie są tak naprawdę techniką. Ja po prostu tak mówię, że jest to technika, ale to nie jest technika. Afirmacje są naszymi nowymi myślami z rzeczywistości, w której my już doświadczamy tego, co chcemy. Alternatywną, choć bardzo brutalną metodą może być wyjazd do pracy do Anglii. Jadę sobie samochodem, nagle wkradają mi się negatywne myśli. A co jak się wydarzy tamto? A co jak będzie to? I tak na końcu pamiętam, że sobie powiedziałem, że w najgorszym razie pojadę do Anglii. I takie uczucie ścisku. Jest to absolutna ostateczność, ponieważ przedsiębiorca musiałby wtedy wcielić się w rolę pracownika, tak jak większość ludzi w tym kraju. I być może byłby poddawany przez swojego mistrza, to znaczy szefa, różnym wymyślnym eksperymentom, które miałyby udowodnić jego zapał do pracy. Na przykład w takiej sytuacji Dawid musiałby mocno trzymać kciuki, że praca jako asystent specjalisty do spraw zmywania naczyń nie zostanie nagrodzona jedynie obietnicą przyjaznej atmosfery i pomocą w budowaniu marki, ale prawdziwymi pieniędzmi, za które kupi jedzenie oraz opłaci czynsz. Powinien jednak pamiętać, że nie można być aż tak roszczeniowym i to od szczodrości szefa zależy, czy Dawid zostanie ozłocony, czy nie. Jeśli jednak szef uzna, że da wam ten przywilej testowania waszego zapału do pracy za darmo, a wy dalej musicie gdzieś mieszkać i mieć co jeść, przydatnymi mogą okazać się filozoficzne obserwacje Dawida Piątkowskiego o tym, że niektórzy ludzie mają niewiele, a i tak są szczęśliwi. Cały czas gonimy. Teraz, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że ci ludzie tutaj po prostu żyją. Rozumiecie to? Część ma pewnie jakąś edukację, część nie ma żadnej. Oni po prostu żyją. Nic się nie dzieje. Nie trzeba mieć maturyty. Wyobraźcie sobie, że oni żyją. I teraz wyobraźcie sobie więcej, oni są szczęśliwi. W ostateczności, będąc tuż przed bramką wejściową na kongres, pomyślcie, że już jesteście posiadaczami wejściówki na kongres kosztującej 4000 zł i uprawniającej was do wejścia do strefy ogień i z pełnym przekonaniem, ale powoli i spokojnie wytłumaczcie to ochraniarzowi na bramce. Na pewno wyznaje podobne zasady co wy. W końcu nie sądzę, żeby organizatorzy z plejadą magów przy mównicach zatrudniali do roli ochroniarzy, sprzątaczy czy ogólnie personelu,
kogoś innego niż uduchowionych milionerów, a więc ludzi nieprzeciętnych. Mam nadzieję, że pomogłem. Powodzenia!